niedziela, nie ma niedzieli palmowej bez Wielkiego Piątku. Jezus tak rozpoczyna tą niedzielę, tak rozpoczyna ten tydzień, aby doprowadzić nas do kulminacji tych wydarzeń, czyli do swojej śmierci krzyżowej. W tej śmierci krzyżowej widzimy Chrystusa, który jest złożony, krzyż staje się ołtarzem, na którym jest ofiarowany On, bezgrzeszny Baranek Boży, jako ofiara doskonała, jako ofiara, która jest ułożona za nasze winy, za nasze grzechy. Módlmy się, żeby Pan Bóg oczyścił teraz nasze serca i sumienia, abyśmy mogli godnie przystąpić do stołu Pańskiego. Boże Wszechmogący, który przebaczasz wszystkim, którzy prawdziwie pokutują, zmiłuj się teraz nad nami. Przebacz nam wszystkie nasze winy, nasze grzechy. Stoimy przed Tobą, Panie, jako Twoi uczniowie, jako Twoje dzieci, prosząc Cię, Boże, o to, abyś wybaczył nam wszelki grzech, Panie. Ty widzisz teraz, Panie, to wszystko, co jest w nas. Ty widzisz to wszystkie, te wszystkie nasze złe słowa, wszystkie złe myśli, te złe czyny, Boże. Wyznajemy je dzisiaj, Panie, przed Tobą. Wyznajemy je i prosimy o przebaczenie, Boże. Panie, prosimy Cię o przebaczenie za każdy grzech. Panie, wyznajemy dzisiaj także, Panie, nasz grzech przeciwko braciom, przeciwko siostrom, przeciwko bliźnim. Panie, prosimy Cię, Boże, abyś Ty dotknął naszego serca, abyś Ty dotknął naszego życia, Panie. Prosimy Cię, Panie, abyś sprawił, że będzie w nas prawdziwa, szczera pokuta. Panie, że tutaj, dzisiaj przed Tobą, przed Chrystusem ukrzyżowanym, za nasze grzechy spotykamy się jako bracia, jako siostry, którzy sobie przebaczają, tak jak Ty przebaczyłeś nam. Panie, dotknij naszych serc i spraw, żebyśmy sobie mogli wybaczyć, żebyśmy sobie mogli przebaczyć, Panie, żebyśmy mogli się pojednać, Panie. Prosimy Cię, Jezu. Alleluja. Alleluja. Bracia i siostry, zróbmy może coś innego niż zazwyczaj. Popatrzmy wokół siebie teraz, na siebie nawzajem, na braci, na siostry i przywitajmy się z sobą. Podejdźmy do siebie może. Przywitajmy się z sobą, pojednajmy się, jeśli jest taka potrzeba. Pokażmy, że ta druga osoba wokół nas jest dla nas ważna. Przywitajmy się z sobą, dobrze? Witamy się wszyscy ze wszystkimi, jak tam jesteśmy wokół siebie, może nie wszyscy ze wszystkimi, ale... Boże, wybacz nam nasze winy, nasze grzechy. Prosimy Cię, Panie, abyś przebaczył nam. Panie, abyś przebaczył nam tak, jak my przebaczamy sobie. Boże, o to się modlimy. Zmawiając modlitwę, Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Panie, dlatego Cię odpuszczamy naszym winowajcom, odpuszczamy tym wszystkim, którzy nas skrzywdzili, prosimy o przebaczenie tych, których sami skrzywdziliśmy. I przebacz nam, Panie, chcemy się spotkać przed Twoim tronem, chcemy się spotkać pod Twoim krzyżem przy tej wieczerzy, jako ludzie pojednani z sobą nawzajem. Pan Jezus tej nocy, której były wydane, wziął chleb i podziękował i my również dziękujemy. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że przyszedłeś do nas jako chleb żywota, aby każdy, kto wierzy, miał żywot w sobie. Dziękujemy Ci, że tak bardzo cierpiałeś za każdego z nas, że Twoje wsięcia wierzą za nasze uzdrowienie, naszych ciał i naszych dusz. Dziękujemy Ci, Panie,
krzyż, pozwoliłeś przybić się do krzyża, Boże. Tak bardzo cierpię za każdego z nas, aby wykonało się to wszystko, co zaplanował nasz Pan, nasz Ojciec, Twój Ojciec, Panie. Przez Twoje cierpienie, przez Twoją rękę na krzyżu, przez zasłonę w świątyni jerozolimskiej przychodzimy do Ciebie, Panie, dzisiaj. Klękamy przed Tobą i bierzemy chleb, który Ty nam dajesz jako swoje ciało. Kto wierzy, spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. A gdy podziękował, to także złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich, kiedy było po wieczerzy, wziął Pan Jezus swoje ręce, błogosławił i dziękował, i my również dziękujemy. Nie byłoby pojednania, Panie, gdyby nie Twoja ofiara, gdyby nie przelanie krwi baranka, którym Ty się stałeś, Panie, za nasze grzechy, za nasze winy. Ja Ci dziękuję i błogosławię, Panie, kielich przymierza z Tobą, Panie, łaski, Panie, pojednania z Bogiem Ojcem. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. A kiedy podziękował, to rzekł: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Bracia i siostry, ilekroć ten chleb jemy, a z kielicha tego pijemy, śmierć Pańską zwiastujemy, aż On przyjdzie. Duchu Święty, wstąp teraz na nas i na te dary chleba i wina, które pobłogosławiliśmy, poświęciliśmy modlitwą i prosimy Ciebie, aby poprzez tą wieczerzę Chrystus prawdziwie zamieszkał w nas. Amen. Amen. Oto, bracia i siostry, przyjdźmy do stołu Pańskiego, bo wszystko już gotowe. Oto Pan jest pośród nas. Zapraszam. Poprzednim chlebem mym.
kochani. Bierzemy kolektę. Poprosimy, żeby nam ktoś służył z na dzieciaki już poszły na szkółkę. Klaudia, poprosić, tak? Bierzemy kolektę, oddając Bogu także chwałę i cześć. Bracia i siostry, to jest także też element, który chcemy, aby był w naszym nabożeństwie, ponieważ to jest także element uwielbienia, które Bogu składamy. Przy tej okazji, jeszcze zanim będziemy zbierać kolektę, bo widzę, że tam przypominam, że jest jeszcze kilka płytek pomocy duchowej, tak? Fajne albo fajna muzyka, naprawdę dwie płytki z chrześcijańską muzyką, świetnym wykonaniu, oryginalną, to znaczy napisaną przez nich, wiele refrenów, które śpiewaliśmy, to są, śpiewamy, to jest właśnie pomoc duchowa. Ale to jest też, pamiętajcie, to jest płyta cegiełka, czyli koszt tej płyty 30 zł idzie na rzecz ośrodka w Boguszowie Gorce, ośrodka dla osób uzależnionych, chrześcijański ośrodek, który jako cegiełkę tutaj wydał tą płytę. Więc jeśli ktoś będzie zainteresowany jeszcze, to po nabożeństwie zapraszam, żeby się do Basi tutaj zwrócić. Dobrze, pomódlmy się teraz jeszcze i zbierzemy kolejne. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy oddać Ci także chwałę i cześć, Panie, w ten sposób, Boże, poprzez nasze środki finansowe. Ty widzisz nasze potrzeby, Ty widzisz nasze plany, aspiracje, Boże, a Ty troszczysz się o nasze życie także tu na ziemi, Panie, w tym wymiarze praktycznym. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, Boże, i za to, że dzisiaj możemy ofiarować także to, co mamy, nawet z tego, czego nie mamy, Boże, aby błogosławić Twój Kościół, Twój lud, Panie, aby praca Państwa mogła się rozwijać i aby Twoje imię mogło być rozgłaszane. Tobie chwała i cześć. Amen. Bierzemy kolektę. Kochani, chciałbym jeszcze zwrócić Waszą uwagę na te nabożeństwa świąteczne, które mamy, które będą przed nami. Wielki Piątek o godzinie 18 mamy nabożeństwo wielkopiątkowe. Będzie to nabożeństwo, gdzie będziemy czytać, nie będzie ono długie, będziemy czytać teksty pasyjne i będziemy koncentrować się wokół też stołu pańskiego. Jeśli chodzi o Wielki Piątek, takie pytanie nasze, takie techniczne też kwestia. Mianowicie Wielki Piątek jest świętem, które jako zielonoświątkowcy mamy prawo do dnia wolnego od pracy, tak? Czyli jeśli tak mamy w ustawie w stosunku państwa do kościoła zielonoświątkowego, nie musimy pracować w tym dniu. Jest to dzień wpisany do ustawy naszej jako dzień wolny. To jest dobra wiadomość. Natomiast zła jest taka, że niestety ten dzień trzeba potem odpracować. Czyli pracodawca musi Wam dać wolne, natomiast potem musicie to odpracować. Jeśli ktoś potrzebuje takiego zaświadczenia, chce, to ja mogę takie zaświadczenie wystawić po nabożeństwie, powołując się na odpowiednie przepisy, tak żeby do kadr ewentualnie można będzie zanieść i ten dzień mieć wolny. To tak w kwestii informacyjnej. O godzinie 18 między nabożeństwo. Zapraszam serdecznie. Natomiast Wielkanoc, tydzień temu, w zeszłym roku mieliśmy Wielkanoc o godzinie 9 nabożeństwo wielkanocne, a w tym roku idziemy coraz bardziej radykalnie, jak widzicie. Chociaż nie jest to jeszcze, słuchajcie, 6 rano, tak? Bo wiecie, że nabożeństwo rezurekcyjne się rozpoczynało o 6 rano, zaraz po wschodzie słońca. Dlaczego tak? Dlatego, że często spotykamy się po prostu w rodzinach na tych na śniadaniach z naszymi najbliższymi rodzinami. I po to, żeby mieć cały dzień, po prostu potem usiąść z nimi do stołu. A gdybyśmy mieli to nabożeństwo na godzinę 11, to byłby problem, żeby się do tej 11 z tym śniadaniem rodzinnym uporać. Tak? Więc raczej w tą stronę idziemy. No, mam nadzieję, że nam się to tak, że tak powiem, uda. Ja obiecuję, znaczy tak, po nabożeństwie nie będzie, kawiarenka jest zamknięta. Obiecuję, że to nabożeństwo będzie krótkie.
Czyli myślę, że około godziny, godziny 10 minut, tak żebyśmy potem mogli od razu szybko do domu wrócić i spotkać się z naszymi najbliższymi. Więc to jest dobra wiadomość, że możemy te śniadanie wspólnie razem jeść. Nabożeństwo 8:30. Zła wiadomość jest taka, bracia i siostry, że niestety czas zmieniamy za tydzień. Że niestety zmieniamy czas, tak? Na tak zwany letni, chyba letni to się nazywa. No ale nie myślcie w takimi kategoriami, że to będzie 8:30. Nie, to jest złe myślenie. Zmieniamy czas, to już jest nie nasza wina. Tak czy inaczej byśmy ten czas zmienili i pewnie stalibyśmy troszkę wcześniej. No dobrze, to tyle z takich ogłoszeń. Pomodlimy się jeszcze o solenizantów. W mijającym tygodniu urodziny miała siostra Agata Pawłowska. Nie ma Agaty z nami niestety, bo ona niestety pracuje dzisiaj w niedzielę, taki ma rozkład zajęć swoich, ale będziemy się o nią modlić. Być może ktoś jeszcze miał urodziny w tym mijającym tygodniu. Jeśli ktoś miał, to dajcie mi znać. To pochylmy głowy swoje. Dobrze, pomódlmy się o siostrę Agatę. Panie, dziękujemy Ci za naszą siostrę. Prosimy, abyś ją błogosławił tam w miejscu pracy. Boże, gdzie teraz jest połączenie, Boże, błogosław ją, Panie, strzeż, chroń. Błogosławimy ją, dziękujemy Tobie za nią, za jej męża, za jej syna, Boże, za jej rodzinę. Prosimy, abyś Ty błogosławił życie każdego dnia, Panie, abyś ten nowy rok, który jest przed nią, Boże, uczynił błogosławionym każdego dnia, każdej minuty, Boże. Niech to będzie rok Twojego błogosławieństwa w jej życiu. Pobłogosław i poprowadź ją w swoim Duchu Świętym, Panie, w tym roku, który jest przed nią. I dziękujemy Ci za nią, za naszą siostrę, za jej spotkanie z Tobą, za to, że także jest częścią naszej wspólnoty. Tobie chwała i cześć. Amen. Dobrze, kochani, chciałbym dzisiaj, tydzień temu mieliśmy taki wykład właściwie na temat Paschy żydowskiej, na temat święta Paschy. Dzisiaj troszeczkę też dalej będziemy mówić o pewnym tle Wielkiego Tygodnia, tych wydarzeń z Wielkiego Piątku, Niedzieli Wielkanocnej. Dlatego, kochani, chciałbym, żebyśmy żeby dobrze rozumieć Słowo Boże, Pismo Święte, musimy znać pewien kontekst, tak? Kontekst historyczny, kulturowy, znaczeniowy, żeby dobrze rozumieć pewne wydarzenia z Ewangelii, musimy mieć pewne wyobrażenie o kontekście. I to jest ważne dla zrozumienia Słowa Bożego. Dlatego wybaczcie, że drugą niedzielę z rzędu zrobię coś z pogranicza takiego krótkiego wykładu, ale będą tam takie duchowe także zastosowania do naszego życia, do tego, żebyśmy stanęli w konfrontacji z tym Słowem, które będziemy czytać, dobrze? Więc mam nadzieję, że wyciągniemy troszkę z tego i wybaczcie mi też taką formę. Dla dobrego zrozumienia wydarzeń, które są przed nami, czyli Wielkiego Tygodnia, który dzisiaj rozpoczynamy, dla dobrego zrozumienia tego wszystkiego, ważne, żebyśmy dzisiaj troszeczkę poznali, czy zaznajomili się z pewną ważną postacią, która będzie się pojawiała, czy pojawia się na kartach Ewangelii. Postać, która jest jedna z najbardziej znanych, a z drugiej strony tak bardzo mało o niej wiemy. Jest wiele takich postaci w Biblii, ale ta jest szczególna, bo o tej postaci wiedzą wszyscy, wierzący, niewierzący. Ona jest znana, ona funkcjonuje po prostu w kulturze chrześcijańskiej i właściwie każdy, czy to jest chrześcijanin, czy nie, wie, co to jest za postać, ma pewne skojarzenia z tą postacią, ale z drugiej strony my jako chrześcijanie też, wiecie, rzucamy jakieś słowo, czy jakieś imię biblijne i mamy pewne skojarzenia, ale z drugiej strony tak bardzo mało wiemy o tej postaci. Tą postacią jest Piłat.
o którym słyszeli chyba wszyscy, prawda? Ale nikt nie wie, kiedy się urodził i kiedy zmarł. Zanim, co robił właściwie, zanim przyjechał do Judei i co robił potem, prawda? Piłat, no to jest ten człowiek od Pana Jezusa, który umył ręce, tak? Pamiętamy o geście Piłata, że był jednym z ludzi, którzy sądzili Chrystusa, nie chciał, ale musiał, tak? Nie chciał go skazać na śmierć, musiał czy nie musiał, tak się przynajmniej sam przed sobą tłumaczył. Pontius Pilatus, to po łacinie Piłat z Pontu, tak? Piłat z Pontu, więc chodzi o rzymskiego prokuratora, który pochodzi najprawdopodobniej pochodził z Pontu. Pont to była taka kraina starożytna, północno-wschodnia Azja Mniejsza. Dzisiaj to jest kawałek Turcji, która została podbita przez Rzym w latach 60. naszej ery. Jeśli chodzi o dalsze losy Piłata, po odwołaniu go z funkcji prokuratora, to mówią o tych losach pisma apokryficzne. Czyli te pisma apokryficzne, te wczesnochrześcijańskie, były spisywane przez chrześcijan, ale niestety ich treść nie jest zbyt wiarygodna. Nie można ich uznać za wiarygodną zbyt historycznie. Według tych doniesień, takich legend właściwie, Piłat miał popełnić samobójstwo, gdy został oskarżony o niekompetencję w jakimś czas później, ale nie wiemy, czy tak naprawdę, czy w ogóle brać to pod uwagę. Niektóre wersje tradycji chrześcijańskiej, inne wersje, na przykład Orygenes ją, tą wersję powtarza, czynią z Piłata chrześcijanina. Mówią o tym, że Piłat się potem się nawraca i nawet w liturgii Kościoła prawosławnego, koptyjskiego, koptowie uznają go za świętego. Czyli ten kościół koptyjski to jest ten kościół, gdzie w dużej mierze w Egipcie funkcjonuje, tak? Jako kościół starożytny, kościół wschodni. Więc wiecie, widzimy, mamy rozstrzał interpretacji, co się działo z Piłatem, od samobójstwa po bycie świętym, ale tak naprawdę te doniesienia z punktu widzenia historycznego nie są zbyt wiarygodne. To znaczy nie ma dowodów takich historycznych, tak? Historycy sceptycznie do tego podchodzą. Na pewno był prokuratorem, z tym, że ten prokurator, prefekt, namiestnik, tak? Czyli Piłat często jest nazywany prokuratorem, taką bowiem funkcję pełnił, ale należy pamiętać, że to słowo prokurator oznaczało w starożytnym Rzymie coś innego niż dzisiaj, prawda? Bo dzisiaj prokurator oznacza sądowego oskarżyciela, prawda? A wtedy prokurator był takim urzędnikiem postawionym przez cesarza na czele jakiejś ważnej jednostki administracyjnej albo na czele prowincji. Czyli prokurator nie w dzisiejszym znaczeniu, ale bardziej chodzi o kogoś w rodzaju pewnego namiestnika, pewnego urzędnika, który z racji, tak powiedzielibyśmy dzisiaj o wojewodzie, prawda? Który jest reprezentantem rządu na terenie jakiejś prowincji, tak? Natomiast wtedy, no, pewna analogia jest myślę, tak uprawniona. Judea, sytuacja jaka była wtedy w Izraelu, w Judei. Nie było państwa izraelskiego przecież, nie było Izraela. Było ono podbite przez Rzymian. W 6 roku naszej ery jeszcze Judea była rzymską prowincją, rządzoną przez syna Heroda Wielkiego, Archelusa. Podlegała ona prowincji Syrii, czyli była rzymską prowincją na takich prawach prowincji, dlatego miała jeszcze króla. Pomimo, że to nie był król taki prawdziwy, czyli wiecie, to nie było niezależne królestwo tak naprawdę, podlegało Rzymowi, ale na prawach prowincji. Nad tym królem Herodem był namiestnik prowincji syryjskiej, tak? Ale od roku 6 usunięto tego Archelusa i wprowadzono bezpośredni zarząd rzymski, co tak naprawdę obniżało rangę Judei. Była zaliczana Judea w tym czasie do trzeciej grupy prowincji rzymskich, prowincji cesarskich, zarządzanych przez właśnie prokuratorów.
Było to terytorium, które uważano za niemożliwe do zasymilowania z pozostałą częścią państwa, czyli nie włączono Judei, państwa, Judei, Palestyny do Cesarstwa Rzymskiego na zasadach równych, ponieważ stwierdzono, że oni, że ci Żydzi się nie zasymilują z resztą królestwa, że to taki naród, który będzie ciągle, wiecie, walczył o swoją niezależność, no i nie pomylono się, prawda? Więc był tam prokurator, czyli zarządca, taki namiestnik, rodzaj namiestnika, który miał za zadanie po prostu utrzymać tam porządek i ściągać haracz. I utrzymać niezależność tego terenu, podległość Rzymowi. Czyli widzimy pewne tło. Co jeszcze a propos Piłata ważne, abyśmy sobie powiedzieli. Poza Ewangeliami i tymi apokryfami na temat Piłata istnieją dwa takie ważne źródła historyczne oceniające właśnie Piłata, mówiące o Piłacie. Są to źródła żydowskie. Pisze o Piłacie filozof Filon z Aleksandrii i pisze Józef Flawiusz. To jest taki znany historyk żydowski, kronikarz, którego pisma są dosyć nasze, są bardzo wiarygodne. I obaj oni przedstawiają prokuratora, tego Piłata, jako nieprzyjaciela Żydów. Dlaczego był konflikt między Żydami a Piłatem, między Sanhedrynem, Wielką Radą Żydowską, czy w ogóle jego nastawienie było bardzo negatywne do Żydów. Dlaczego? Już na początku swoich rządów Piłat kazał swoim żołnierzom wnieść do świątyni w Jerozolimie sztandary z wizerunkiem cesarza. Wiecie, przyjechał nowy prokurator, nowy namiestnik i postanowił, żeby tutaj porządek zrobić, no to trzeba wnieść sztandary do świątyni żydowskiej z wizerunkiem cesarza, żeby Żydzi, nawet się modląc przed Panem Bogiem, wiedzieli, kogo mają za prawdziwego Pana, tak? No ale wiecie, jaka była reakcja oczywiście Żydów. Dla Żydów to było nie do przyjęcia. Dlaczego? Dlatego, że w świetle ich judaizmu to było bałwochwalstwo po prostu, tak? To było bałwochwalstwo, ponieważ cesarz był uznawany przez Rzymian za Boga, prawda? I ponieważ cesarz cieszył się boską czcią, Żydzi sprzeciwili się temu zdecydowanie, na tyle, że groziło to rozruchom żydowskim. Pamiętacie, co się stało troszkę kilkadziesiąt lat wcześniej, no kilkaset lat wcześniej, kiedy wybuchło powstanie machabejskie. Opisują to księgi machabejskie, też księgi apokryficzne, kiedy też Żydzi zbezcześcili świątynię. No tam poszli na całość, bo pamiętacie, że złożyli świniaka na ołtarzu i ustanowili jednego posąg bożka, wnieśli do świątyni, więc tam wybuchło po prostu powstanie machabejskie. Więc tutaj też doszło do dużych niepokojów, wtedy kiedy Piłat te sztandary z wizerunkiem cesarza tam wprowadził. I Piłat się ugiął, znaczy musiał się ugiąć, ponieważ to groziło po prostu rebelią, tak? I wycofał się z tego zarządzenia, rozkazał wojskom się wycofać, wyniósł te sztandary. No i wiecie, w tym momencie już mamy konflikt, prawda? Konflikt polityczno-religijny. Potem Żydzi poszli, jak Żydzi zobaczyli, że można, wiecie, Piłata przycisnąć, to on się wycofa, więc poszli też ze swojej strony na całość i okazało się, że w swojej rezydencji w Cezarei Nadmorskiej Piłat powiesił złote tarcze, to była też taka oficjalna rezydencja, i tam powiesił złote tarcze z wygrawerowanym imieniem cesarskim, i Żydzi też stwierdzili, że to obraża ich uczucia religijne, ponieważ uznali to znowu za przejaw kultu i tych bóstw, a mieli też wynegocjowane, że są legalną, że mogą praktykować swoją religię. Taki tam był też status trochę prawny. I po prostu wysłali skargę. Wysoka Rada Żydowska, Sanhedryn, wysłał skargę do Rzymu. I cesarz nakazał namiestnikowi usunąć tarczę. Cesarz stwierdził, że z punktu widzenia tam politycznego nie warto było znowu jakaś tam w tym terenie jakieś takie niepokoje. To było w tym momencie, trwały różne inne akcje. Po prostu militarnie, pod względem militarnym to było niewskazane. I cesarz kazał namiestnikowi usunąć te tarcze. Więc stosunki między tym prokuratorem, Sanhedrynem były bardzo złe.
Wydaje się, że te wydarzenia z tarczami w rezydencji tłumaczą, dlaczego Piłat tak łatwo uległ szantażowi, gdy członkowie Sanhedrynu powiedzieli w Ewangelii Jana, w 19 rozdziale, w 12 wierszu jest taki fragment, że członkowie Sanhedrynu mówią do Piłata: jeśli wypuścisz Chrystusa, to będziesz nieprzyjacielem cesarza, bo każdy, kto się ogłasza królem, sprzeciwia się cesarzowi. Zagrozili mu znowu. To była pewna pogróżka. I Piłat, to był argument, który do niego też trafił. Nie? Więc widzimy, że Piłat był takim człowiekiem, no to taki typowy polityk, tak? Musiał umieć grać między różnymi opcjami, ale najważniejsze było co dla niego? Jego własna skóra tak naprawdę. Musiał dobrze, był giętki, widać, że był człowiekiem, na którego można było nacisnąć, którego można było zmusić do pewnych rzeczy. Wydaje się, że nie miał jakiegoś kręgosłupa moralnego, jak to się mówi. Zresztą dzisiaj troszkę więcej na ten temat jeszcze powiem. Jeszcze tylko parę słów na temat końca kariery Piłata. Wyrok na Jezusa zapadł prawdopodobnie w 33 roku. Kariera Piłata w Judei skończyła się w 36-37, czyli 3-4 lata po tym wszystkim. Jak się skończyła? Ano tak się skończyło, że namiestnik ośmielił się pieniądze, które należały do świątyni, które Żydzi zbierali w świątyni, on te pieniądze przeznaczył na budowę wodociągu w Jerozolimie. Czyli zobaczcie, chciał zrobić coś dla ludzi, wydawałoby się, prawda? Ale według Żydów pieniądze ze świątyni mogły być użyte tylko do celów religijnych, tak? Te pieniądze można było tylko użyć na cele, jakby to dzisiaj mówi, jak to jest w prawie polskim, na cele kultu religijnego, tak? I to tej prowokacji, bo to tak historia Flawiusz mówi, że to forma chyba jakiejś prowokacji, tej prowokacji prokurator nie przetrwał. To znaczy on te pieniądze oczywiście wiedział, że będą, znowu tam była jakaś, musiała być jakaś gierka między Piłatem a Sanhedrynem, a Radą Żydowską. I tej prowokacji prokurator nie przetrwał, bowiem w Judei wybuchł bunt, który miał niestety Piłat uśmierzyć krwawo. Legiony prokonsula Syrii, mówi się, to była tak zwana masakra Samarytan na górze Garizji. I w wyniku tego, że powstał bunt, były zamieszki, musiała armia interweniować, no to cesarz odwołał Piłata z buntu z powrotem do Rzymu. Tak się skończyła jego kariera w Rzymie. Co było potem, tego tak naprawdę nie wiemy, tak, z Piłatem. Ale mówię o tym wszystkim, żebyśmy widzieli więc pewien kontekst, tak, historyczny, jaki był między Piłatem a Radą Żydowską i tym wszystkim, co się działo w tym czasie Wielkiego Tygodnia. A teraz pójdźmy do tekstu, do Ewangelii świętego Marka, do 27 rozdziału, od 11 wiersza. Przepraszam, Mateusza, tak, Mateusza. Ewangelia Mateusza, dobrze, właśnie, 11 do 14. Przenosimy się więc w naszej historii, już jesteśmy po aresztowaniu Jezusa, Jezus jest uwięziony przez straż rzymską i czytamy od 11 wiersza. I stawiono Jezusa przed namiestnika. I zapytał go namiestnik: czy ty jesteś król żydowski? Jezus odpowiedział: ty sam to mówisz. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy rzekł Piłat: czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Lecz on nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak iż namiestnik bardzo się dziwił. Po przesłuchaniu Jezusa przed Wysoką Radą, ponieważ wcześniej, pamiętacie, proces Jezusa rozpoczynał się tak, że pierwszy Jezus stanął przed Wysoką Radą Żydowską, tak? Czyli sami Żydzi go, Sanhedryn go sądził. Postawiono go i przyprowadzono go do Piłata, ponieważ sami z braku kompetencji nie mogli wykonać wyroku, który wydali na Jezusa. Musieli prosić o to
prosić o to namiestnika rzymskiego. Przed Wysoką Radą Jezus był sądzony za bluźnierstwo, tak? Ale nie można było wykonać wyroku śmierci na Jezusie, ponieważ Rzymianie nie mieli takiego prawa, to musiało być na podstawie prawa rzymskiego. Dlatego przyprowadzono go do Piłata. Sprawa Jezusa dla Piłata była, tak jak powiedzieliśmy, kłopotliwa, ponieważ z jednej strony Piłat wcale nie chciał robić taniej przysługi Sanhedrynowi, ponieważ, tak jak powiedzieliśmy, on cały czas z nimi walczył, tam było jakieś polityczne napięcie między Sanhedrynem a nim, więc Piłat chciał to jakoś wykorzystać do swoich celów, być może coś tam ugrać, jakiś interes, jakąś sprawę załatwić. Na pewno nie był, wiecie, nastawiony do tego, że tu Sanhedryn mu z czymś przychodzi, a on to wszystko będzie robił tak, jak oni mu każą, prawda? Ale z drugiej strony wiedział, że nie może za mocno się przeciwstawić, bo Sanhedryn miał silną pozycję w narodzie, a naród, kiedy był podbuntowany, no to był zagrożeniem dla niego, dla jego służby, jako prokuratora rzymskiego, ponieważ wszelkie rozruchy nie podobały się Rzymowi, a Piłat no, był urzędnikiem po prostu, był zwykłym biurokratą, powiedzielibyśmy dzisiaj, walczył nieco swój stołek i chciał, żeby wszystko było dobrze. Więc zobaczcie, w całej tej sytuacji Jezus staje się po prostu pionkiem na takiej szachownicy nieczystej gry politycznej. Tak naprawdę nie chodzi tutaj o Jezusa, przynajmniej Piłatowi, tak? Chodzi o pewną rozgrywkę, która jest między Piłatem a Sanhedrynem. Żydzi dobrze sobie zdawali sprawę, że rozmowa z Piłatem nie będzie łatwa, że żadna ze stron nie ukrywała wzajemnej wrogości, która wynikała z tej sytuacji politycznej. Sanhedryn przewidział opór Piłata i w tym czasie wysłał w miasto agentów, wysłał ludzi, którzy mieli podburzać tłum, którzy mieli podburzać ludzi, Izraelitów przeciwko Jezusowi, tak? To była, zobaczcie, też rozmyślna rozgrywka po prostu polityczna, po to, żeby w odpowiednim momencie, pamiętacie, Piłat potem z dwa razy staje przed ludźmi, przed tłumem i pyta, co chcecie. I tłum naciska także na Piłata, a Piłat nie chciał zadzierać z tłumem, tak? Nie chciał zadzierać z Jerozolimą, bo wtedy też, zobaczcie, jaka była sytuacja, to była Pascha, to było święto żydowskie, czyli do Jerozolimy, jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, zjeżdżały się tłumy, tysiące pielgrzymów. I nie ma nic gorszego niż zamieszki, gdzie nie dość, że są tylko sami mieszkańcy Jerozolimy, to jeszcze napływają ludzie z całej okolicy. Wyobrażacie sobie zamieszki w tym momencie? Z punktu widzenia człowieka, który zarządza tym krajem, to była... Piłat nie mógł dopuścić do tego, bo ci ludzie by wrócili potem do swoich domów, opowiedzieliby, co się stało, cała Palestyna by odżyła, tak? Stanęła w jakimś buncie przeciwko, gdyby tam się coś złego wydarzyło. Więc taka jest trudna sytuacja, w której stoi Piłat też. Ewangelia Jana 19:12. Argument, który Żydzi postawili więc Piłatowi. Jeśli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Ten argument miał w procesie Jezusa okazać się ostateczny i decydujący. Dlatego, że właśnie na skutek zagrożenia tym donosem Piłat ulega w końcu Sanhedrynowi. Strach Piłata o siebie miał się okazać z jego strony decydującym motywem posłania niewinnego człowieka, bo przecież Piłat zdawał sobie sprawę, że Chrystus jest niewinny. Ale strach przed końcem własnej kariery doprowadza Piłata do tego, że skazuje niewinnego człowieka. On sam nie wierzył. Jak się czyta te teksty, te dialogi Piłata z Jezusem, widać, że on nie wierzy. On, zresztą sam to mówi, że on jest wolny, że on jest niewinny, że on niczego złego w Chrystusie nie widzi, tak? Pod względem prawa rzymskiego. Co jest jeszcze istotne w tej całej sytuacji? To, że przedstawiciele Sanhedrynu, kiedy sami go przesłuchiwali, Jezusa, kiedy Jezus stał przed nimi, zadawali Jezusowi pytania o charakterze religijnym, tak? Czyli pytali go o jego pochodzenie, o jego misję mesjańską. Jezus był dla nich po prostu heretykiem, tak? Był człowiekiem, który był bluźniercą. A wiecie, co się robi z heretykami, tak? Heretyków się ewentualnie... Wtedy się krzyżowało. W Izraelu się kamienowało.
prawda? Ludzi, którzy byli oskarżeni o bluźnierstwo, w ten sposób też prawo żydowskie przewidywało taką karę, jeśli ktoś się czynił Bogiem, tak? Więc przesłuchanie Jezusa dotyczyło tych kwestii religijnych, natomiast wiedzieli, zobaczcie, kiedy Żydzi, Sanhedryn przychodzi do Piłata, nie stawiają mu już zarzutów w charakterze religijnym, ponieważ Piłata te argumenty, to nie były dla niego żadne argumenty, że on, to były jakieś spory teologiczne między Żydami. Co go to obchodzi, prawda? To nie były argumenty dla Piłata i Żydzi wiedzieli, że to nie będą argumenty dla Piłata, bo w prawie rzymskim, wiecie, tam wielobóstwo tych bogów, tam oczywiście cały panteon, ale to nie robiło wrażenia na nim, że na Wielkiego, na Piłacie, że ktoś tam znowu się ogłasza Bogiem, prawda? Jako Rzymian, jako kogoś wychowanym w tej kulturze rzymskiej. Więc zobaczcie, przewrotność Rady Żydowskiej polegała na tym, że przed Piłatem stawiają mu inne zarzuty Jezusowi. Stawiają mu zarzuty dotyczące spraw społecznych, politycznych. Mówią, że Jezus ogłasza się królem. Jezus ogłasza się królem. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Podburza lud i czyni się królem. A przecież my mamy tylko Cezara. W tym czasie nie było króla w Izraelu. Herod, zaraz o tym troszkę też powiemy, ale Herod nie był królem, był namiestnikiem. Zaraz o tym chwilkę też powiemy. Więc zobaczcie, mamy więc pewną rozgrywkę między rzymskim prefektem Judei, Piłatem, między Sanhedrynem i jeszcze wchodzi trzeci gracz do tego wszystkiego, mianowicie tetrarcha Herod, Antypas. I w związku z tym, że mamy takie troszkę zamieszanie z tymi Herodami, kochani, to znaczy zróbmy trochę porządku z tymi Herodami, tak króciutko chcę wam pokazać taką prezentację, ponieważ w Biblii, w Nowym Testamencie mamy czterech Herodów, tak? My mówimy Herod, ale tak naprawdę to są przynajmniej trzy postacie, a Biblia mówi w sumie o czterech takich postaciach. Więc mamy Heroda, nazwanego przez Józefa Flawiusza Wielkim, syn Antypatra i Dumejczyk, czyli nie Żyd, mianowany królem Żydów przez Marka Antoniusza, panował w latach -40-37 do 4 roku naszej ery. Sprytny dyplomata, bezwzględny okrutnik, szczególnie w stosunku do własnej rodziny. On tam rodzinę trochę przetrzebił, troszkę swoją. Parę osób zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach, chociaż chyba wyjaśnionych. Jezus urodził się w końcówce jego panowania. To o nim pisze święty Mateusz oraz święty Łukasz, wspominając rzeźnię Winiątek. Czyli to był ten król Herod. Ten Herod z Jasełek to był król, rzeczywiście. Ale szybko się skończył, ponieważ w IV wieku naszej ery, zaraz po śmierci Jezusa, on także, po narodzeniu Jezusa, on umiera, to jest ciekawy znak, że umiera ostatni król żydowski, ponieważ kolejni Herodowie już nie będą królami, a urodził się król, prawdziwy żydowski. Kolejnym Herodem jest Herod Antypas, zwany też Herodem Antypasem, syn Heroda Wielkiego, ale nie król, był rządcą tetrarchy, tam się zmieniła ta sytuacja polityczna, mówiłem wam przy Piłacie o tym, po prostu jego namiestnik syryjski został odwołany. No, tam ta struktura państwa rzymskiego i tych prowincji była dosyć skomplikowana. Ale nie wchodząc już w szczegóły, Antypas nie był królem żydowskim, tylko był tetrarchą, tak? Rządcą. Na monetach używał imienia Herod. To on uwięził Jana Chrzciciela, nakazał jego ścięcie za krytykę jego związku z Herodiadą, swoją bratanicą. To jemu Piłat odesłał Jezusa Galilejczyka celem wydania wyroku, od czego Antypas wykręcił się. Potem pamiętamy, że po tym pierwszym przesłuchaniu Jezusa, on stwierdził, pytał go, skąd on jest, z Galilei, no to on podlega, jak z Galilei, to podlegasz Herodowi Antypasowi. I odesłał do Heroda Piłat Jezusa. Jezus określił Antypasa po to, żeby go odsądził i pamiętacie potem, Antypas odsyła z powrotem do Piłata, stwierdza, że to on jednak jest Nazarejczykiem, podlega jednak, tam był też spór taki kompetencyjny, kto
tak naprawdę powinien, kto powinien. Chociaż to odesłanie Jezusa ze strony do Heroda przez Piłata Jezusa, to też był taki wybieg polityczny. Za chwilkę o tym parę słów powiem. Imię Jego pojawi się 25 razy w Dziejach Apostolskich i Ewangeliach Synoptycznych. Więc mamy Heroda numer 2 i Herod numer 3. Agrypa I, zwany Herodem Agrypą, wnuk Heroda Wielkiego, król Judei w latach 41-44, dzięki protekcji cesarza Kaliguli, opisany w Dziejach Apostolskich jako sprawca śmierci apostoła Jakuba, syna Zebedeusza, i rozkazodawca uwięzienia świętego Piotra. O tym Agrypie mówi Dzieje Apostolskie, 12 rozdział. Kronikarze podkreślają jego łagodność i szacunek, jakim cieszył się wśród poddanych. Nazywany był bratem, co było dosyć niezwykłe w odniesieniu do władcy, który nie był Żydem. Tam się w 44 roku, znowu się sytuacja w 41 polityczna zmieniła i ten rządca Judei mógł być znowu królem, a w związku z tym, że Agrypa to miał dosyć dobre układy z cesarzem, z Kaligulą, więc ten tytuł królewski sobie załatwił. I o czwartym Herodzie czytamy, jest też wspomniane, Agrypa II, zwany również Herodem Agrypą, syn Agrypy I, rządził w latach 50-92 różnymi podrzędnymi tetrarchiami oraz sprawował nadzór nad świątynią, łącznie z prawem mianowania arcykapłanów. Dzieje Apostolskie w rozdziałach 25-26 opisuje jego uczestnictwo w debacie ze świętym Pawłem, którą zorganizował Festus, kolejny prokurator Judei. Tak? Festus to był ten kolejny prokurator Judei, czyli kolejny Piłat, następca Piłata, przepraszam. W Cezarei Nadmorskiej celem zbadania zasadności skargi starszyzny żydowskiej na Pawła. No, czyli mamy czterech tak naprawdę Herodów, ale idźmy dalej. Tak zmierzając już powoli do końca. Wróćmy jeszcze do Piłata na moment. Do Piłata, jaką Piłat, zobaczmy, przyjmuje postawę wobec Jezusa. Piłat jest, tak jak powiedzieliśmy, po prostu biurokratą przywiązanym do swojego stołka. Swoimi działaniami chciał zadowolić wszystkich po to, żeby nikomu się nie mógł narazić, tak? Ten ukłon w Ewangelii Łukasza 23:12, w pewnym momencie Piłat odsyła Jezusa do Heroda i to był też wybieg polityczny. I zobaczcie, Łukasz 23:12 mówi tak. I stali się Herod i Piłat tego dnia przyjaciółmi, poprzednio bowiem byli sobie wrogami. Wtedy, pamiętacie, sytuacja jest taka, że Piłat posyła Jezusa, żeby go Herod sądził. Herod próbuje rozmawiać z Jezusem, ale za bardzo nie może nic od niego wyciągnąć, więc zaczyna błaznować. Zaczyna się śmiać z niego, drwić z niego, ubiera go w szatę i tak dalej i odsyła go z powrotem do Piłata. I niesamowity wiersz 12 zrobił na mnie wrażenie ostatnio, kiedy go znowu przeczytałem. Zobaczcie, dwóch polityków, po prostu ludzi, którzy wykorzystali śmierć człowieka, no, nawet nie mrugnęli. To, że Jezus był niewinny, nie miało żadnego znaczenia. Zobaczcie, Jezus ich pogodził. Mimo wszystko. Jezus ich pogodził. Tego dnia stali się przyjaciółmi. Poprzednio bowiem byli sobie wrogami. To jest niesamowite. Można tu dużo rzeczy powiedzieć, ale nie chciałbym teraz kontynuować tej myśli, ale ciekawy bardzo wiersz. Dlaczego Piłat zachował się tak, jak się zachował? On kochał coś bardziej niż prawdę. Kochał siebie. Kochał swoją pozycję. Czasami jest tak, bracia i siostry, że nasza namiętność, to, co kochamy poza Bogiem, zaślepia człowieka i sprawia, że nie jesteśmy w stanie kierować się rozumem, nie jesteśmy w stanie kierować się sercem. Czasami jest tak, że jakaś namiętność sprawia, że prawe serce, że prawość, że prawy rozum jest przysłonięty. Po prostu Piłat był człowiekiem, którego ta namiętność opanowała, stopniowo zdeprawowała całe jego życie. Człowiek, kiedy namiętność pełnienia władzy, przywiązania do pewnego stołka opanowuje nas, to właściwie cały świat zewnętrzny obserwujemy poprzez pryzmat naszego wewnętrznego zniewolenia, tego, co jest dla nas najważniejsze.
Zobaczcie, jak człowiek jest uzależniony od czegoś, od narkotyków, od alkoholu, to w pewnym momencie narkotyki i alkohol stają się najważniejsze i nic innego się nie liczy. I cały świat, relacje międzyludzkie są postrzegane poprzez tego, poprzez to, co ja, czy ja mogę coś wyciągnąć z tej relacji na flaszkę, na działkę. Tak? Tak człowiek zniewolony przez narkotyki, przez alkohol w pewnym momencie funkcjonuje. Że cały świat postrzega poprzez pryzmat swojego uzależnienia. Tak? Relacje z ludźmi. Ludzie się nie liczą, liczy się to, że muszę mieć pieniądze, że muszę zdobyć towar. Tak? Nic się nie liczy w tym momencie. Deprawuje to duszę człowieka. Ale zobaczcie, ale to nie dotyczy tylko alkoholu czy narkotyków. To dotyczy, zobaczcie, obserwujemy to wokół siebie. To dotyczy ludzi, którzy robią kariery na przykład. Tak? Którzy robią kariery w jakichś korporacjach, czy gdziekolwiek, polityczne, czy kościelne. Oby widzieć tego jak najmniej, ale zobaczcie, w pewnym momencie ta namiętność jest najważniejsza i ludzie żyją, postrzegają całe swoje życie poprzez pryzmat tego zniewolenia, które jest w nich. To, że ja muszę zdobyć pewną pozycję, że moja pozycja jest najważniejsza i w tym momencie jakiś Jezus jest nieistotny. Możemy skazać niewinnego człowieka na śmierć. Możemy bo liczy się kariera, bo liczy się to, co mogę uzyskać, tak? A ludzie, a prawe serce, a to, żeby okazać się zwykłym człowiekiem, a już nie mówię o chrześcijaninem dla bliźniego, jest nieistotne. Jest po prostu nieistotne. Jest nieważne, bo liczy się to, co jest we mnie, tak? Liczy się moje wewnętrzne zniewolenie. Bracia i siostry, prośmy Pana, prośmy Jezusa o taką postawę szczerego, czystego serca, dzięki której moglibyśmy uchronić swoje życie od takiego zaślepienia, jakimś przywiązaniem do siebie, do rzeczy, do innych ludzi. Nawet jeśli bliskich stawiamy wyżej od Jezusa, to jesteśmy często zaślepieni. Zobaczcie, ci, którzy pracują w szkole, mamy trochę tutaj nauczycieli, to widzicie czasami, jak rodzice przychodzą, są zaślepieni miłością do swoich dzieci. Nic nie widzą, tylko swoje dzieci. I awantura, bo przecież moje dziecko jest najmądrzejsze, to niemożliwe, żeby ono zrobiło to. To niemożliwe, żeby moje dziecko się tak zachowało. To jest nieprawdopodobne, prawda? Ludzie wszyscy patrzą z boku, no jak niemożliwe, jak możliwe. Jak dziecko, zwykłe dziecko, to możliwe jest wszystko, tak? Ale mama jest po prostu zniewolona miłością do swojego dziecka, prawda? Która zaślepia ją i całe życie jest w tym momencie, wszystkie relacje są określane przez stosunek do tego dziecka. Zobaczcie, możemy być zaślepieni i wydawałoby się dobrymi rzeczami, ale tylko Bóg może posiąść nasze serce, a wtedy mamy prawdziwy rozsądek i mamy prawdziwy dystans do tego, co jest wokół nas. Przypomina mi się, wybaczcie, że troszkę przeciągnę, ale przypomina mi się jeden przykład jeszcze w tej całej sprawie, znaczy nie w tej sprawie, ale który obrazuje to wszystko, o czym teraz mówimy. Przykład pana pułkownika wynotowałem sobie, ale nie będę tego czytał. Byłego dyrektora więzienia w Koszalinie. Pamiętacie, parę lat temu była taka głośna sprawa. Pan dyrektor więzienia, który przyjął sąd, zrobił autentyczną jakąś pomyłkę sądową i skazał chłopaka upośledzonego psychicznie albo z zespołem Downa, już nie pamiętam, na 5 dni więzienia za kradzież batonika za 99 groszy. Chłopak ukradł batonik ze sklepu, warty 99 groszy, dostał karę, sądzony był zaocznie, jakoś tak w jakimś takim trybie zaocznie, więc sąd tego chłopaka nie widział, że on był ubezwłasnowolniony. I skazał go na jakąś grzywnę, on tej grzywny nie zapłacił i dostał 7 czy 5 dni aresztu. I stawił się w areszcie w Koszalinie. I pan dyrektor więzienia, pamiętacie, co zrobił? Pamiętacie, znacie tą historię? Niektórzy tak, niektórzy nie. Zapłacił 60 zł. Powiedział, wziął tego chłopaka na rozmowę. Ten chłopak zaczął mu mówić o kanarkach, które zostawił w domu, że tam śpiewają, że coś tam. Zobaczył, że po prostu nie powinien być w więzieniu, że więzienie go zniszczy, tak? Że to jest jakiś absurd. A był piątek, zanim by doszło do sądu, informacja i tak dalej, więc po prostu kazał komuś tam zapłacić, dał pieniądze 60 zł na swoje osobiste pieniądze, zapłacił za tego chłopaka kaucję, chłopak wyszedł z więzienia. I wiecie, co się stało potem? Podwładni pana, tak,
wysłali zawiadomienie o przekroczenie kompetencji, bo on nie mógł tego zrobić, bo to było bezprawne. Bo kaucji nie może zapłacić osoba niespokrewniona, tak? Rodzina może zapłacić kaucję, a nie on, tak? A nie osoba obca. No, z jakichś tam względów, już nie wchodząc w analizę. I policja myślała, że policja umorzy sprawę, policja sprawy nie umorzyła, sprawa trafiła do sądu. Pierwsza rozprawa, sąd stwierdził, że jest winny, no, oczywiście pan prokurator, pan dyrektor więzienia, że jest winny, ale tam absurdalne, już nie będę teraz czytał, żeby nie przedłużać wam wyroki, absurdalne rzeczy, pomimo tego jest winny, pomimo tego, że to sąd zrobił pomyłkę sądową, ponieważ on nigdy, ten chłopak, był bezwłasnowolniony i nie powinien trafić do więzienia. Ale to nie jest ważne, że sąd zrobił pomyłkę, ważne jest to, że pan dyrektor więzienia zapłacił, nie powinien tego zrobić, jest winny, ale nie od kary odstąpiono, tak? Więc pan dyrektor się odwołał do sądu drugiej instancji, w sądzie drugiej instancji też przegrał. W końcu po 30 latach przestał być dyrektorem zakładu karnego w Koszalinie. Ale ta historia na szczęście ma happy end, bo został mianowany, bo został zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednego z trzech zastępców Rzecznika Praw Obywatelskich. Więc zostawił więziennictwo, musiał odejść ze służby, wiecie, karany. Znaczy, to nie było karanie, tylko znaczy, to nie było przestępstwo, tylko to było wykroczenie. No ale wiecie, no, dyrektor więzienia, sami rozumiecie. Więc to też pokazuje, zobaczcie pewną odwrotną postawę od tego, o czym dzisiaj czytamy w Ewangelii. Czytamy o Piłacie, którego nie stać było na coś takiego. Który widząc ewidentną nagonkę na człowieka niewinnego, który widząc, że dzieje się krzywda temu człowiekowi, nie był w stanie powiedzieć nie, nie skaże niewinnego człowieka na śmierć. To nie chodziło, wiecie, o 7 dni w areszcie. To nie chodziło o biczowanie. Nawet powiedział, no dobrze, to ja go wam wybiczuję, obatorzę go i dajcie mi spokój, jemu też. On go skazał na śmierć, ponieważ to zagrażało, gdyby tego nie zrobił, nie wiadomo, co by było, kto by do kogo, znowu by ktoś do cesarza zadzwonił. I znowu nie wiadomo, co by było. Nie stać go było na to. Bracia i siostry, to jest lekcja, którą daje nam dzisiaj Piłat, że zobaczcie, my często też jako ludzie, nawet wierzący, potrafimy się zatracić. Jeśli jakaś rzecz dominuje nad naszym życiem, jeśli jakaś rzecz, jakaś namiętność, moja kariera, moje ego, moje ja, moje dobre imię, mój interes, moja praca jest najważniejsza, to w tym momencie jesteśmy skłonni do tego, żeby zachować się czasami jak Piłat wobec innych ludzi. Wprawdzie nikogo na śmierć nie skazujemy, ale czasami jest to śmierć nie fizyczna, ale jakaś inna, prawda? Dobrze, jeszcze jedna myśl tylko. Ewangelia Jana 18 rozdział 33-38. Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do Niego, czy Ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus, czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli Ci o mnie? A odpowiedział Piłat, czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie, co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus, Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu wtedy Piłat, a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. To jest bardzo ciekawy dialog i nie mamy czasu, żeby go analizować. Tylko jedna myśl, kochani. Zobaczcie, co by się stało, gdyby Piłat był otwarty na Jezusa i wszedł w szczery dialog z Jezusem. Szczery dialog, który polegałby na tym, że rozmawiałby jak człowiek z człowiekiem. Jak z kimś, z kogo nie trzeba pochlebiać, albo kto go nie straszy. Ale z kimś, z kim rozmawiamy z wolnością i swobodą.
Wolny dialog to jest taki, kiedy, wiecie, kiedy pracownik jest wzywany do pracodawcy i musi mówić tak, panie dyrektorze, to nie jest wolny dialog, bo musimy schlebiać naszemu panu dyrektorowi. Albo kiedy wzywamy swojego pracownika i rozmawiamy z nim właśnie z pozycji takiej, jak on tutaj rozmawiał. Ale co by się stało, gdyby Piłat chciał z nim porozmawiać szczerze, prawdziwie? Ale on tego nie zrobił. Osobista, otwarta, szczera rozmowa z Jezusem sprawia, że nie tylko Piłat, ale każdy z nas może doznać takiego uwolnienia się od absurdu własnych lęków, od poczucia zagrożenia, od gniewu, od nienawiści, od wszystkich innych namiętności. Kiedy ludzie szczerze rozmawiali z Jezusem, to wiecie, co się działo w ludziach? Nagle Jezus uwalniał ich od ich lęków, od ich namiętności złych, które niszczyły ich życie, od ich strachu. Kiedy wchodzili ludzie w szczere dialogi z Jezusem, to Jezus wnosił w ich sercach coś niebywałego, wnosił w ich sercach coś niespotykanego. Ci ludzie nagle widzieli życie i świat i swoją sytuację całkowicie inaczej niż do tej pory. Rozmowa z Jezusem zawsze skutkowała jakąś przemianą, przemianą charakteru. Ale Piłat nie był gotowy na taką rozmowę. Zadajmy sobie dzisiaj, bracia i siostry, my także pytanie, co w nas jest z Piłata? Co przeszkadza nam być wolnym? Jakie są nasze obawy? Jakie są nasze fasady? Jakie są szaty, maski, jakie nosimy, które nosimy na wierzchu, by zachować pewne pozory, by zachować pewną twarz, jakąś ważną posadę? Albo dobre zdanie ludzi, którzy mają o nas dobre zdanie. Jakie są nasze fasady w naszym życiu? Prośmy Boga, żeby Bóg, kiedy będziemy z Nim szczerze rozmawiać, jeśli porozmawiamy szczerze z Jezusem, na taką rozmowę Piłata nie było stać, to Pan Jezus będzie w stanie zdemaskować nasze półprawdy, nasze kłamstwa, które sprawiają, że posługujemy się nieraz, wiecie, najświętszymi wartościami, żeby bronić się przed przyznaniem się do słabości, żeby bronić się przed uznaniem potrzeby takiego głębokiego nawrócenia. Mamy cały system zaprzeczeń, parawan, półpraw, pewnego imidżu, tak? Po to, żeby szczerze nie stanąć twarzą w twarz z innymi ludźmi, ale też szczerze rozmawiać z Jezusem. Jezus, kiedy rozmawiał szczerze z drugim człowiekiem, zawsze pokazywał, obnażał stan jego serca i ludzie doznawali olśnienia. Piłat nie był gotowy na taką szczerą rozmowę. Zastanawiam się teraz, bracia i siostry, co my możemy zrobić, żeby nauczyć się od Piłata czegoś odwrotnego. Żeby wytropić tego Piłata w sobie. Być może poszukajmy tego Piłata w sobie. Być może jest coś takiego w nas, co było w sercu Piłata. Taka sama postawa. Jeśli jest coś takiego, to prośmy Boga, żeby Bóg nam dał moc, abyśmy stanęli szczerze. Abyśmy, przyglądając się sobie, swoim jakimś uwikłaniu osobistym, ale przyglądając się też Piłatowi, też jego postawie, odkryli nasze własne zniewolenia, które przeszkadzają nam w pełni pójść za Jezusem. Być może mamy też jakieś własne zniewolenia. Być może też mamy jakieś takie małe własne zniewolenia. On był zniewolony swoją pozycją, swoją karierą. Być może też jesteśmy czymś zniewoleni, co nie pozwala nam szczerze pójść za Jezusem. Być może też jesteśmy zaślepieni czymś, co nie pozwala nam jakimś przywiązaniem do jakichś rzeczy w swoim życiu albo do innych, które nie pozwala nam szczerze popatrzeć na siebie i traktować jak bliźni ludzi wokół nas. Prośmy Boga dzisiaj, żeby ta postawa Piłata nigdy nie była w naszym sercu i szukajmy, czy tak nie jest. Powstańmy, bracia i siostry. Boże, stoimy teraz przed Tobą, modlimy się, Panie. Boże, i modlimy się, prosimy Cię, abyś, Boże, pokazał nam, czy nie jesteśmy zniewoleni jakimiś rzeczami, które przeszkadzają nam w pełni pójść za Tobą, Panie. Pokaż nam teraz nasze życie. Chcemy popatrzeć w siebie.
Chciałem popatrzeć w siebie. Aleluja. Wiecie, kiedy Żydzi się modlili, tam jest taka ciekawa myśl o modlitwie w judaizmie. To modlitwa dla Żydów była sprawdzaniem samego siebie. Człowiek stawał przed Bogiem i sprawdzał same swoje serce. To była modlitwa. To znaczy to słowo modlić się. To znaczy oceniać samego siebie. Dzisiaj stańmy przed Jezusem i przez chwilę, przez parę sekund stańmy w ciszy i popatrzmy w siebie. I poszukajmy tego Piłata w nas. Może on tam siedzi gdzieś. Panie, pokaż nam odkryć. Odkryj, Panie, przed nami nasze własne zniewolenia, które przeszkadzają nam iść za Tobą, Panie. Panie, pokaż nam nasze zaślepienia jakimiś rzeczami, które nie pozwalają nam iść szczerze za Tobą, Boże. Panie, pokaż nam nasze maski, nasze kłamstwa, różne półprawdy, które być może stosujemy w naszym życiu, żeby bronić się przed przyznaniem do słabości, żeby bronić się przed uznaniem potrzeby takiego prawdziwego, wielkiego, głębokiego nawrócenia. Panie, pokaż nam nasz stan naszego serca, Boże. I zmiłuj się nad nami, Boże. Miłuj się nad nami, Panie, aby nie było Piłata wśród nas, aby nie było Piłata w naszych sercu. Niech ten Piłat odejdzie, Boże. Nie chcemy być jak Piłat, Panie. Nie chcemy być ludźmi zaślepieni, zaślepionymi na prawdę, na zło, zaślepionymi na krzywdę drugiego człowieka, bezlitosnymi, którzy są w stanie skazać niewinnego człowieka na śmierć. Panie, pokaż nam, czy my czasami nie zapędzamy się także w naszym życiu, w naszej codzienności, Panie, i czy nie jesteśmy jak Piłat. Prosimy Cię, Boże, zbadaj nasze serce teraz. Badaj, Panie, prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Boże. Aleluja. Ziemia, raduj się, ziemia, raduj się.
Panie, ogłaszamy dzisiaj Twoje panowanie. Panie, jesteś prawdziwie Królem, jesteś prawdziwie naszym Panem. Twoje Królestwo jest wieczne, Twoje Królestwo jest wiecznie trwałe, a my jesteśmy Jego częścią, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, że objawiłeś swoją wielkość, Panie, poprzez Syna swego, poprzez Jezusa Chrystusa, Tego, który dał się osądzić ludziom, którego podałeś, posłałeś w nasze ręce, Panie, ludzkie ręce, które stały się przewrotne, które niewinnego uśmierciły, Panie, ale w tej pozornej słabości Ty objawiłeś swoją moc, Panie. Ty nas zbawiłeś przez ten paradoks, Panie. Ty zbawiłeś nas, Panie, przez Jego śmierć. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, że objawiłeś swoją wielkość przez Jezusa Chrystusa, przez naszego Pana, przez Jego wielką miłość do nas. Panie, Tobie chwała, Tobie cześć. Amen. Amen.